Co? Jak to jest? Jak to jest? Chodź, granat. Zobaczyć, jak penetruje M300. Nie wiem, mamy, spytaj. Tak, następny BF będzie rewolucyjny, bo się kurwa bez problemu odpali, nie? Super. Dzięki za taką rewolucję. Idę wziąć kurwa antydepresanty, pierdolę to. Ty, ciekawe czy kurwa podsyt, że umiem grać na fortepianie. Uwaga. Musimy teraz tak. Nowe badania, ale to podali serio w telewizji, nie? Że badali takiego jednego chłopa i miał kurwa tak wielkie przyrodzenie, że już myśleli, że to jakaś jednostka chorobowa, nie? To dzisiaj było w TVP. I zapytali się go, jak, czy to od kiedy to, nie? Się urodził z takim, czy co się z tym stało? A on mówi, subuje u Niklausa, nie? Oj, wydaje mi się, że kurry, te balans! Dobra, macie przypał. No ale dawaj! Nie! No kurna mać, wyciągnij ten granat, ciulu! No rzuć nim! Rzuć tym granatem! Kurry! Ja pierdzielę, za każdym razem wyciągałeś zawleczkę! Trzy razy wyciągałeś zawleczkę! To jest fraszka o Chopinie, co siedział razu pewnego w kinie. I wyświetlili tam pornola z udziałem streamera Bonkola. Co to jest? Kurde! Policja! Stoi chłop pod prysznicem, nie? I wali konia. Pado. I przychodzi od niego baba, blondynka, i się włazi do łazienki i mówi: co ty robisz, nie? A on mówi: będę się mył tak szybko, jak mi się podoba. To jest takie głupie. Dobra, wygląda na całkiem sporo proszku do pieczenia. To może się skończyć bólem brzucha. A ja miałam dodać dwie łyżeczki, ja dam... Dałam dwie łyżki. Jeżeli wy dowiecie się, najprawdopodobniej będziecie musieli to zostać. Andrzeju, kurwa, weź się, pan. Czat, możecie mi wysyłać zaproszenia. O kurwa, ale błysło. O kurwa, jak je było? Ała, kurwa mać. Widziałem, że w coś pierdolne. Nie, już. Nie smakowała? Znaczy, wie pan, ja właśnie trochę zestresowałem i zapomniałem, że ja ryb nie lubię. Ojejku, tak? Tak, ale nie no! Nie, no po prostu... Stary, jak ja cię rozumiem. Też kiedyś tak miałem, jak przyszła do nas inna przedszkolanka. Przepraszam, no dobrze, rozumiem. Co powiedzieć, że mam wskoczyć do tej łódki? Znajdź łódkę. Znalazłem! No co teraz? Dobra, zaryzykuję. Nie wiem, co się stało. Helikopter się zepsuł, czat. Nie, wszystko działa. Wszystko jest jak najlepiej. Nie. Ty. Nie. Borsuk.
Jak coś, to wiecie, no... Nie drapcie się po głowie, nie? To jest bezpieczna strefa? Dziwna ta strefa. Chcesz, żebym cię zastrzelił? No spróbuj z tego w głowę tego. A przecież ty na pewno cię zabije. Umarłem. To co ty nie powiesz, wiadomy, kurwa? Nie? O Jezu! Rzuciłem sobie granat pod nogi. Ła! Kur... Szukaj system i uciekaj pieszo lasem. Właśnie. O nie! Ła! A! Nie pozwolę wam! Okej, Google. Można srać do paczkomatu? Jak podaje paczaizm, nie ma konkretnego przepisu, ale nie możesz s*** do paczkomatu i tyle. Czyli raczej nie możecie. No, to jest jak żart Moniczki. Jak Moniczka zawsze opowiada, co łączy, kurde, kulę do kręgli kobietę. Wkładasz w trzy dziury i rzucasz. No kurwa! Let's fucking go! I Moniczka, kurde, zawsze ten... Podoba mu się, bo mruczy. O! Kartonik to lubi! Pasuje, oj, czekaj, pasuje, tylko Antekor nie napisał. Nie no, ale zakładam, że Antekorowi też będzie pasować. Ostatnim jest Eri. Eri jest niskim krasnoludem, który wyłysiał. Dodatkowo ma rudą brodę zaplecioną w warkocz. Jak dodatkowo? Halo. W zasadzie szerszy niż... No bo nie wyłysiał z brody, tak ma. Ale wyłysienie jest ewidentnie negatywne. A ty co powiedziałeś, jakby dodatkowo jeszcze rudość była negatywna? Kurwa! Ja, jaka wygodna sypiankę dała. No. Ty jesteś troszkę mniej. Ty masz tyle miejsca, kochani, że tu by takie dwie Patrycje się zmieściły, co? To z kotem cię tam. Oj, właśnie, a propos kota, to on nie może tu wchodzić. Babę! Sprzedam babę! Wyślę babę! Baba na sprzedaż do wysyłki! Czekaj, to ja cię podniosę. Nie no, nie mogę cię podnieść, bo mam przepuklinę, ale... Ej! Co ej? No kurierzy nie... Kurierzy rzucają paczkami! Dobrze, wychodź, kochanie. Nie wiem, już... Pływamy pod ten chyba, Darek. Co? Albo mi wyjebało neta, bo chyba tak, bo statek gdzieś sobie robi coś dziwnego. Nie, dobrze, nie. Ale dupeczka tam idzie, MMM. Ej, koleżanko, halo, halo, ładna jesteś? Ale dłuperka fajna. Halo, halo. Nie ty, stary dziadu. Co się gapisz? Co to jest? Kowińskie łajno, dobra. Okej. Mają mnie na celowniku! Nie mieli szans!
dwóch leży. Wszyscy leżą. Kronka obserwuje się. Co ja zrobiłem? Ucieka przed to. Pięknie trafiony. Co jest grane? Czemu ja tu wpadam? Kurwa mać. Uła. Ale kto pytał, nikt nie pytał. Dzięki Płetfix, okej, okay, czat, już wam naprawiam. Kurwa, coś zjebałem. Ale wiecie, wasz feedback jest ważny, mało go dostaję, ale biorę sobie do serca, to nie jest tak, że sobie nie biorę do serca. Czasami nawet zapisuję sobie to w notatniku, zamykam dokument i kasuję. Dokument, ale zapisane było, prawda? A jest na dole jedzenie, Boże, my mamy jedzenie po prostu na dole. Nie, ja zjem, wiesz co, ja nie jem w trakcie streama za bardzo. W sensie, że, znaczy zdarza się, że jem, ale wolę nie jeść w trakcie streama. Bo ci spada na ziemię i wtedy zjemy jeść, czy co? Nie, bo lubię się skupić na kochanych widzach. A, to ja tak nie mam. A, może. Kurwa mać! Kairin nagle zaczął coś przywoływać i zauważacie niewielkie zwierzątko. Zwierzątko wielkości mniej więcej królika, takiego całkiem sporego królika, bądź nawet zająca. Zwierzę ma bardzo duży tułów, wygląda nieco jak mała sarna, ale bardzo chude nieluszki. Durdzik tak wypada. Ja pierdzielę, ja myślałem, że one wyginęły. Kaczy srebrne grzbiety. Słyszałam, że podzor został niedawno zaobserwowany w Waterdeep. Czy to najmniejszy przesuwacz świata? Ale nie, no gościu, nosienie dwóch skarpetek różnych jest z kozak. No wiem, ale nie wiem. No. Ludzie potem krzyczą. No na mnie rodzice dziwnie patrzą. 30 lat, a ja dalej, kurde, jedna niebieska, druga czerwona. Jep. I udajesz policjanta. Albo Matrixa. Teraz ma obie.